The Bible tells us that many are called, but few are chosen. Biblia mówi, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Is that what we're seeing here now? Czy to teraz tu właśnie widzimy? But even if it is, it's good news for us, those who are here. Nawet jeżeli tak jest, no to dla was to jest dobra wiadomość. We talk about the challenges that we may get about the Bible. Chciałbym pomówić troszkę na temat takich zarzutów stawianych w Biblii. Sometimes these numbers are not important. These statistics are not important. I czasami te statystyki nie są w ogóle ważne. But people use it to talk. Ludzie używają je, żeby mówić przeciwko Biblii. And sometimes we need to also talk about it. I czasami też musimy zaadresować te sprawy. In these sessions we want in this session we want to see about the hard sayings of the Bible. I chciałbym spojrzeć na takie trudne powiedzenia w Biblii. Can we understand the Bible? Czy możemy rozumieć Biblię? Okay, the Bible is not corrupted. Dobrze, Biblia nie jest w jakiś sposób zanieczyszczona. Okay, the Bible has no contradiction. Nie ma sprzeczności. But can we understand the Bible? Ale czy właściwie możemy rozumieć? The Bible is an ancient book by different people. To jest starożytna księga napisana przez starożytnych ludzi. Written in different written by people in different profession. Napisana przez ludzi w różnych zawodach. In different time. W różnym czasie. About different things. W różnych rzeczach. The Bible can be hard to interpret and understand in some place. I może być trudna do zrozumienia i zinterpretowania w pewnych miejscach. But that does not mean we cannot understand. Ale nie oznacza, że nie możemy jej rozumieć. So in this session we want to talk about just two examples. Więc chciałbym dwa przykłady tylko przedstawić. To show how we can interpret the Bible. Żeby pokazać, jak możemy interpretować Biblię. Someone said God has disclosed himself to us in scripture. Ktoś powiedział, że Bóg pokazał nam siebie w Piśmie. In scripture and in particular people. W Piśmie i w poszczególnych osobach. In a particular language. W szczególnym języku. In a particular space-time history. W konkretnym czasie w historii. So it is revelation, but it is historical revelation. Jest to objawienie, ale jest to historyczne objawienie. And so that's why we talked about that it's not fair for us to use modern standards to judge ancient book. Dlatego nie jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, odpowiednim sposobem, żeby używać współczesnych standardów do osądzania starożytnej księgi. The Bible tells us that in the fullness of time God sent his son. Biblia mówi, że w odpowiednim czasie, w pełni czasu Pan Jezus przyszedł. I believe it's in the perfect time God also sent his word. I myślę, że też w doskonałym momencie Bóg swoje pismo zesłał. And we have to respect that. I musimy to uszanować. As we talk about it. Mówiąc o tym. We have to respect the culture, the language and the people of the time where the Bible was given. Musimy uszanować ludzi, kulturę i czas tych czasów, kiedy to było dane. And I believe that's the perfect timing of God. I myślę, że to jest ten doskonały czas Boży. We may not completely agree with that. Możemy nie wszyscy się z tym zgadzać. We wish God gave his scripture directly to us in the 21st century. Chcielibyśmy, żeby Pan dał nam swoje pismo w XXI wieku. And it seems fair to us. I wydaje nam się, że to by było fair. But what about those people who have gone before us? Or what about the people if Jesus doesn't return in the next few years? What about them? A co z tymi ludźmi, którzy byli przed nami, albo z tymi, którzy może będą po nas, jeżeli Pan nie przyjdzie? The point is God has given the revelation in his revelation. Pan dał nam objawienie w odpowiednim czasie. And we have to take it as it is. I musimy przyjąć je tak, jak jest. And now work on it. I pracować z nim takim, jakiego mamy. Whether we like it or not, we have to work on it. Czy nam się to podoba, czy nie, to z tym musimy pracować. If we love God, as God has loved us, jeżeli Bóg nas kocha, a kocha nas, we will try to understand his word. To będziemy starać się rozumieć jego słowo. There are a group of people that I know that the Bible is, they think that the Bible is very easy. Jest grupa ludzi, którzy wiem, że myślą, że Biblia jest bardzo prosta. They think like, oh, there's no problem, it's not hard to understand. The Bible is a simple book. Którzy mówią, a to nie jest problem, to nie jest nic trudnego, ona jest prostą księgą. And there are also some other group of people that, the Bible is too ancient, it's the culture, it's too hard, we cannot understand. A z drugiej strony są ludzie, którzy mówią zupełnie co innego, to jest za trudne, tam jest kultura, tam są inne kwestie, nie zrozumiemy jej. If you ask me, I have a problem with both groups. Ja mam osobiście problem z jedną i z drugą stroną. We cannot pretend that the Bible is easy. Nie możemy udawać, że Biblia jest prosta.
Someone said that we should preach and teach the gospel, not sell the gospel. Ktoś powiedział, że powinniśmy nauczać, zwiastować Ewangelię, ale nie sprzedawać Ewangelii. We want to, the intention is right. I'm a missionary. I to jest odpowiednia intencja. Ja jestem misjonarzem. I want people to believe in Jesus. I just want to make it easy for them to understand. Chcę, żeby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa. Chcę im ułatwić rozumienie. But I also remind myself that it is not easy to follow Jesus. Ale chcę też przypominać sobie i im, że to nie jest proste iść za Panem Jezusem. It is not easy to understand His word. Nie jest proste rozumieć Jego słowo. The process is called discipleship. To jest uczniostwo. But a lot of times we sort of present a gospel that seems to be completely free and easy. Ale często łapiemy się na tym, że mówimy ludziom Ewangelię, która wydaje się być taka prosta, łatwa, przyjemna. We just need to believe and have a relationship and that's it. Musisz uwierzyć, mieć relacje i to wszystko. We don't need to struggle with our lives and with the text. Nie musimy zmagać się ze swoim życiem ani z tekstem. But when Jesus gave the great commission, ale kiedy Pan Jezus dał wielkie przykazanie, he said, go and make disciples. Powiedział, idź i czyń uczniami. Baptize them and teach them. Chrzcząc je i nauczając. All the things that I've said to you. Wszystkie te rzeczy, jakie wam powiedziałem. That is salvation, that is discipleship. To jest zbawienie, to jest uczniostwo. And there's no way we can go around that, whether we like it or not. I nie ma sposobu na obejście tego, czy nam się to podoba, czy nie. We talked about cheap and costly grace yesterday. Wczoraj mówiliśmy o czymś takim jak tania i kosztowna łaska. Salvation is free. Zbawienie jest darmowe. But someone said discipleship is costly. Ale ktoś powiedział, uczniostwo kosztuje. We cannot just believe and it's free and then do whatever you want. To nie jest tak, że możesz uwierzyć i robić dalej, co ci się podoba w życiu. God calls us into a life of commitment. Bóg powołuje nas do życia poddania Mu. God calls us into a life of allegiance. Życia, kiedy jesteśmy po Bożej stronie. And that involves, that a big part of that process involves the studying of the Bible. I dużym aspektem tego procesu jest studium Słowa Bożego. I came here for the last 3 days. Przez ostatnie 3 dni tutaj nauczam. And I'm very happy with the culture here. I cieszę się z takiej kultury, jaką tutaj macie. The Bible is very important in this church. Biblia jest bardzo ważna w tym zborze. The Bible is not just important, but the Bible teaching is very important. Nie tylko Biblia, ale nauczanie biblijne jest ważne. Bible teaching is not just important, but right Bible teaching is very important to this church. Nie tylko nauczanie biblijne, ale właściwe nauczanie Biblii jest ważne w tym zborze. There are levels. Widzicie te poziomy? A church can say, "I believe in the Bible." Zbór może powiedzieć, ja wierzę w Biblię. Like, which church doesn't believe in the Bible? Jaki zbór, jaki kościół nie wierzy? Everybody w Biblię. Does. Wszyscy to robią. But do you study the Bible? Ale czy studiujesz słowo? But I've also realized, as a Bible teacher, that people study the Bible differently. Ale zdałem sobie sprawę, jako nauczyciel biblijny, że ludzie na różne sposoby nauczają Biblię. And we have talked about that in a previous sessions. They do it wrongly. I na ostatnich sesjach mówiliśmy o tym. Oni robią to w niewłaściwy sposób. There is discipline required. Jest odpowiednia potrzeba, there is commitment required. Odpowiedniej dyscypliny, poświęcenia. It is not cheap, it is costly. To nie jest tanie, to jest kosztowne. As much as we want it to be, as much as we want the gospel to be appealing to people, chcemy, żeby Ewangelia pociągała ludzi. It is not easy. Ale ona nie jest prosta. In a culture where we can have fast food, everything fast. W kulturze, gdzie możemy mieć wszystko bardzo szybko, fast foody, wszystko momentalnie. Where we can find information with just a click. Gdzie znajdujemy informacje kliknięciem. It's important we are able to calm ourselves down and disciple ourselves and get into the word. Ważne jest, żebyśmy potrafili znaleźć tą chwilę spokoju, ciszy, zwolnić i studiować słowo. And I believe that is one of the reasons that you're here today. I wierzę, że to jest jeden z powodów, dla którego dzisiaj wy tu jesteście. It is, for me, it is a Bible conference. Dla mnie to jest konferencja biblijna. It is about the Bible. Ona jest o Biblii. And a lot of times it's not the most interesting thing to hear. I często nie jest to najciekawszą rzeczą do usłyszenia. It's not the most inspiring thing to talk about. To nie jest to najbardziej inspirująca nauka. But as followers of Christ, ale jako ci, którzy podążają za Panem Jezusem, this is an important discipline. To jest bardzo ważna dziedzina dla if nas. Not the most important discipline. Jeśli nie najważniejsza dziedzina. It's important for teachers. Ważne jest dla nauczycieli. It's important for our members. Dla członków zborów. It's important for youths. Dla młodzieży. Can we understand the Bible? Czy możemy rozumieć Biblię? Yes, we can understand the Bible. Tak, możemy. Is it very easy to understand? A czy to jest proste? Yes, some of it.
Tak, część nie i tak. But some of it are not. Ale część nie jest. There are 66 books. Jest 66 ksiąg. The Bible is not just one book. Biblia to nie jedna księga. It's 66 books. Ale zbiór 66. Or some letters. I w tym listy. Written at different times. Napisane w różnym czasie. In different culture. W różnej kulturze. And it takes time and effort to understand it. I to kosztuje trochę czasu i zaangażowania, żeby zrozumieć. And I'm afraid that may discourage some people. I boję się, że to może zniechęcić niektórych z was. But if you are truly, if we truly believe in God, ale jeżeli naprawdę wierzysz w Boga, and if you are truly in relationship with Him, masz z Nim prawdziwą relację, I think we'll go through this process of disciplining ourselves to understand. To myślę, że będziesz chętny, aby iść przez ten proces przyłożenia się do studium słowa. So we want to, I want to take two examples in the Bible. Chciałbym dwa przykłady zobaczyć. And then we want to see how we can interpret. Zobaczyć, jak możemy to zinterpretować. So the first story is the pain text to Caesar. Pierwsza historia to tekst do Cezara. It is in Matthew chapter 12. Mateusz 12. No, Mark 12, sorry. Przepraszam, Marka, Ewangelia Marka, 12 rozdział. 13 to 17. So if you have your Bible, you can open it. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie Marka 12 rozdział. 13 to 17. 13 do 17. Maybe we can read the story and then we will talk about it. Marek 12, 13. Potem posłali do niego niektórych z faryzeuszy i Herodianów, aby go pochwycili w mowie. Gdy przyszli, powiedzieli mu: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i nie zważasz na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką, ale drogi Bożej wprawdzie uczysz. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy go płacić, czy nie płacić? A on poznał ich obłudę, powiedział do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi grosz, żebym mógł go zobaczyć. I przynieśli mu. A on ich zapytał, czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: cesarza. Wtedy Jezus im powiedział: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. I podziwiali go. This is an interesting story about very important people. To jest bardzo ciekawa historia o bardzo ważnych ludziach. The Pharisees and the Herodians are coming to Jesus and they're trying to trap him. Faryzeusze i Herodianie przychodzą do Pana Jezusa i chcą go wprowadzić w ślepy zaułek. Gives him a question: Should we pay tax? I dają mu pytanie: Czy mamy płacić podatek? Should we pay tax to Caesar or not? Czy mamy płacić podatek cesarzowi, czy nie? And the goal is that either answers they're going to trap Jesus. I celem ich jest tego pytania jest to, że jedna odpowiedź i druga wprowadzi Pana Jezusa w taki kozi róg. But then Jesus said, give back to Caesar what is of Caesar and give to God what is of God. A Pan Jezus odpowiada, dajcie cesarzowi co cesarskie, a to co Bogu boskie. What does that mean? I co to znaczy? What is the answer of Jesus? Co właściwie Pan Jezus odpowiedział? Did he answer the question or did he not? Odpowiedział na pytanie, czy nie? A lot of times when we read stories like this, we just go over it, like we just go over it and then not think about it because we're not sure what it means. Czasami czytając takie historie, to po prostu przechodzimy nad tym, bo nie jesteśmy pewni, co nam powiedział, bierzemy to tak, jak jest napisane, idziemy, nie zastanawiamy się. It looks like we understood it, but we're not sure what it is. Wydaje nam się, że zrozumieliśmy, ale jak ktoś nas zapyta, to nie jesteśmy pewni, co tam jest napisane. Normally this story is reduced to a moral lesson that Christians should pay tax. Zwykle tą historię redukuje się do takiej moralnej nauki, że chrześcijanie nie mogą omijać podatków. And be honest with our government. Że mamy być szczerzy z naszym rządem. But also remember that we belong to God, not the government. I przypomina się nam, że należymy do Boga, a nie do rządu. And so we pay our tax, but we also try to keep the church and the state separate. Więc płacimy nasze podatki, ale staramy się, żeby Kościół i państwo były dwoma rozdzielnymi instytucjami. That application is correct if we're talking about Romans 13. I to jest odpowiednia aplikacja, ale jeżeli opieramy się na tekście z Rzymian 13 rozdziału. Or 1 Peter chapter 2 where it talks about respecting the emperor. Albo z 1 Piotra 2 rozdziału, gdzie mowa jest o szacunku dla cesarza. The problem however is in the story of this give back to Caesar what is of Caesar, the story is not about that. Ale ta historia daj cesarzowi to co cesarskie nie jest o tym. The question about tax is not about tax exactly. To pytanie nie dotyczy tego. It was just a trap for Jesus. To była po prostu pułapka dla Pana Jezusa.
The story is not a text. The whole thing was a trap designed to catch Jesus. Cała ta historia to pułapka do tego, żeby przyłapać na czymś Pana Jezusa. And get him into trouble. Sprawić, żeby miał kłopoty. So how did the trap work? Więc w jaki sposób ta pułapka działała? And this is where a little background becomes very useful and even necessary. To jest miejsce, gdzie troszkę tła historycznego nam pomoże i jest czasami nawet konieczne. If you read a Jewish historian named Josephus of the first century, czytając Flawiusza, Józef Flawiusz z pierwszego wieku, he talks about some few zealous Galileans. To jest historyk żydowski, on mówił o kilku zelotach z Galacji, who wants to get off the yoke from the Roman oppression. Którzy chcą uwolnić się spod jarzma rzymskiej opresji. And by means of violent revolution. Przez rewolucję, przez przemoc. And they had a motto, no king but God. I mają takie motto, nie ma króla oprócz Boga. We don't want Roman king, but we want God. Nie chcemy rzymskiego króla, chcemy Boga. And so, since paying tax to Caesar meant recognizing him as king. Więc jeżeli mamy płacić podatek cesarzowi, to rozpoznajemy go jako króla. A Jew paying tax will recognize Caesar as king instead of Israel's God. I zamiast tego powiedzieliby, ten cesarz jest twoim królem, a nie Bóg. So paying of tax to Caesar was both blasphemous and cowardly betrayal of God's unique authority of Israel in Israel. Płacenie tych podatków cesarzowi to było zdrada samego Boga, to była zdrada Izraela. So it's not just about money. Więc to nie jest po prostu o pieniądzach. It's about allegiance. To jest o tym, do kogo należysz. It's about coming under a kingdom. To jest, do jakiego królestwa należysz. Maybe we don't think like that today, but they thought like that. Może tak dzisiaj nie myślimy, ale oni tak myślą. They function like that. Oni w taki sposób funkcjonują. So when if Jesus said, yes, pay him, więc pay them. Więc jeżeli Pan Jezus powiedziałby, płać podatek. Jesus would look like he's either compromising God. To wyglądałoby, jakby Pan Jezus idzie na kompromis z prawem boskim. And covering because he is afraid of the Romans. I ukrywa się, bo boi się Rzymian. On the other hand, if he said no, ale gdyby powiedział nie, nie płaćcie podatku, then the Herodians could have easily arrested Jesus immediately. To Herodianie, którzy tam byli, mogliby od razu Pana Jezusa aresztować. Because he is acting against the government. Bo jego słowa byłyby przeciwko władzy. It's a trap. To jest pułapka. Then we come to Jesus' response. I pojawia się odpowiedź Pana Jezusa. It's interesting, Jesus didn't try to escape or bluff. Pan Jezus nie starał się uciec albo coś wymyśleć, jakieś odpowiedzi. Instead he requested a denarius. Ale prosi o denara. A denarius was a coin and it is normally a day's wage. On prosi o monetę, to jest moneta, która jest wartości dnia pracy. In the first century a denarius would be able to feed a family for one day. W tamtych czasach ten jeden denar wystarczył, żeby kupić jedzenia dla całej rodziny na jeden dzień. Jesus asked, give me a denarii. I Pan Jezus mówi, dajcie mi tę monetę. And he asked, whose image and inscription are on it? I pyta, czyje jest tutaj podobieństwo? Now we have to understand that there were not just one kind of coin, but there are different kinds of coins in the first century under the Roman. I w pierwszym wieku musimy zrozumieć, że były różne rodzaje monet. But this denarii was probably a Tiberian tribute denarii. Ale ten denar to prawdopodobnie był taką monetą, którą się oddawało hołd cesarzowi. Because Jesus saw that there is Caesar on it. Bo Pan Jezus mówi, że na niej jest twarz cesarza. So if this we have archaeological evidence of this denarii. Więc mamy dowody archeologiczne tego denara. On one side this denarii will have Tiberius' face. Z jednej strony miałby twarz Tyberiusza. And there will be an inscription will be written on it. Cesarza i tam był taki napis. It will be Caesar Augustus Tiberius. Cezar Augustus Tiberius. Son of divine Augustus. Syn boskiego Augustusa. Then on the other hand, on the other side of the coin, a druga strona monety, it will say high priest. Mówiłaby arcykapłan. Accompanied by a depiction of a Tiberius mother. I tam byłaby twarz matki Tyberiusza. Posing as a goddess of Rome. Jako bogini Rzymu. So, but what is that to do with anything? I co to ma wspólnego ze tym wszystkim? Jesus' point was that if Caesar was divine, i Pan Jezus pokazuje, że jeżeli cesarz jest boski, and if this was his image, jeżeli to jest jego obraz na tej monecie, then it was a violation of the second commandment.
to było pogwałcenie drugiego przykazania. So Jesus was saying in effect of to the question. Więc Pan Jezus tym mówi w tym pytaniu. You guys are carrying, these are the Pharisees. You must remember. To są faryzeusze, pamiętajcie o tym. You are carrying a pagan money. Mówi, nosicie ze sobą pogańskie pieniądze. And you are accepting that Caesar is God. Akceptujecie to, że cesarz jest Bogiem. So when Jesus said give to Caesar what is of Caesar, actually he has turned the trap around. I kiedy Pan Jezus mówi, dajcie cesarzowi to, co cesarskie, to on odwraca całą tą pułapkę. Because Caesar, Caesar is not just a king. Bo cesarz nie jest po prostu królem. But he is considered as God. Ale jest uważany za Boga. It's called the imperial cult. To się nazywa kult cesarza. So the Roman Empire is worshipped as God. Więc ten władca cesarstwa jest chwalony jako Bóg. So when Jesus took the denarii and he said, you know, give to Caesar what is of Caesar, give to God what is of God. Więc kiedy Bóg, Pan Jezus bierze tego denara i mówi, dajcie cesarzowi to, co cesarskie, a when he, co boskie. When he asked, whose image is this? Mówi, czyli to jest obraz, który nosicie ze sobą. I'm not carrying this, you are carrying this. Whose image is this? Ja tego nie noszę, wy to nosicie. Czyja to podobizna? He has turned the trap around. To on odwrócił całą tę pułapkę. The Pharisees would have felt guilty that they have fallen into the own trap. Faryzeusze czują się winni, że oni wpadli w swoje własne sidła. But there is possibly more to this story. Ale jest jeszcze więcej prawdopodobnie w tej historii. Jesus is not just turning the trap, but Jesus is also insulting Caesar at the same time. Pan Jezus nie tylko odwraca tą pułapkę, ale też obraża samego cesarza. Perhaps Jesus was saying, give to that Caesar should receive taxes, but he should have gotten everything that he deserved. Not just the tax, but Caesar should get everything that he deserved. Cesarz powinien otrzymać wszystko to, na co zasługuje. Nie tylko te podatki, ale wszystko to, na co zasługuje. And he meant everything. I miał na myśli wszystko. Much like Judas Maccabeus. Tak jak Judasz Machabeusz. Who led an uprising against the Syrians in the second century BC. Który w drugim wieku przed naszą erą spowodował powstanie przeciwko Asyryjczykom. And we have that in second Maccabees, first Maccabees chapter 2. I mowa o tym jest w pierwszej i drugiej Machabejskiej. The history of how the Judas Maccabeus revolt against the Syrians. Historia buntu Machabeuszy jest napisana w pierwszej i drugiej księdze. And they also had a motto. I mają takie motto też. Pay back the Gentiles in full. Odpłaćmy poganinom w pełni. Give them what belongs to them. Dajmy im to, na co zasługują. But this time it does not mean money. Ale tym razem nie mają na myśli pieniędzy. It means a violent retribution. Ale mają na myśli przemoc, odpłatę przemocą. So the trap, we need to understand this, some of this political history to understand, to make sense of what Jesus said. Żeby zrozumieć to, co Pan Jezus tutaj mówi, musimy troszkę mieć tego kontekstu historycznego. And Jesus cleverly avoids the trap. Pan Jezus bardzo mądrze omija tą pułapkę. This is a great story about how Jesus wiped the floor with the Pharisees and Herodians. To jest bardzo dobra historia, jak Pan Jezus pozamiatał faryzeuszami i Herodianami. But in order to fully understand it, ale żeby ją pełni zrozumieć, we need to know a little bit about the Galilean revolutionary movement. To dobrze jest wiedzieć coś na temat tego ruchu Galilei, tych zalotów. An ancient Roman coin. Coś na temat tej monety. And probably a Maccabean battle cry. I może coś na temat Machabeuszy. A battle cry, a motto. I tej motto, jakie mają. Does that mean that if you don't understand these things, we will not understand the Bible? Czy to znaczy, jeżeli nie wiem tego, to nie zrozumie Biblii? Oh, not at all. To wcale tego nie znaczy. But there is a need for this. Ale jest potrzeba tego. My encouragement as a Bible teacher is this. Jako nauczyciel biblijny zachęcam was. I know that not everybody will study the Bible like me. Wiem, że nie każdy będzie studiował Biblię tak jak ja. And I have studied the Bible full time for 7 years in seminary. Przez 7 lat na pełnym etacie studiuję Biblię w szkole. I've been continuing teaching in seminary for 6 years now. I od 6 lat nauczam też w seminarium biblijnym. For some of you may be studying the Bible on Thursday or on Sunday. Niektórzy z was pewnie studiują Biblię w czwartki i w niedzielę. But I study the Bible every day. A ja studiuję ją każdego dnia. Not as morning devotion, but you know, as 4 hours or 5 hours every day I do that. Nie jako takie poranne studium, żeby sobie pomóc, ale 4-5 godzin studium każdego dnia. But I'm not saying that you know everybody should do that. I nie mówię, że wszyscy musimy to robić. But my encouragement is that we will try our best to study the Bible. Ale zachęcam, żebyśmy jak najbardziej starali się, żebyśmy studiowali Biblię. And know it deeper. Znali ją głębiej.
Even when we're not able to do it, we have the heart to learn more from the Bible. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, to może mamy chęci, żeby to zrobić. That we're open to what the Bible has to say for our lives. Jesteśmy otwarci na to, co Biblia ma do powiedzenia w naszym życiu. That we're ready to obey the Bible with our lives. Jesteśmy gotowi być posłusznymi Biblii w naszym życiu. You cannot be a Christian and not follow what is written in the Bible. Nie możesz być chrześcijaninem i nie podążać za tym, co jest napisane. It's easy to say I believe in the Bible. Łatwo jest powiedzieć wierzę w Biblię. But practically becomes difficult when it is something that we don't want to agree or we don't agree. Ale zdaje się to praktyczną trudnością, kiedy są jakieś rzeczy, z którymi nie chce się zgodzić. I want to look at an example. Chcę jeszcze przykład jeden dać. It is Ephesians chapter 5 verse 22. Efezjan 5:22. Widzę Efezjan 5:22. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Go ahead. This message may not be the most inspiring message for a modern world. Dla współczesnego świata to raczej nie jest najbardziej inspirująca wiadomość. Where individual rights are of the highest value. Gdzie prawa indywidualne mają najwyższą wartość. But I want to talk a little bit about this for a purpose. Ale mam pewien cel, dla którego chcę troszkę o tym powiedzieć. I know most of us are not married here. Większość z was tutaj nie ma męża, żony. But it's because of the principle that I want to talk about. I chciałem pomówić o takiej zasadzie, jaka tutaj jest. I want to try to understand this verse. Chciałem, żebyśmy spróbowali zrozumieć ten werset. And talk about the problem. Pomówili o problemie. Like I said, we want to say, it's easy to say, I believe in the Bible. Jest tak, jak mówię, łatwo jest powiedzieć, wiesz, w Biblię. But a lot of times when people say, I believe in the Bible. Ale bardzo często, kiedy ktoś mówi, ja tak, wierzę w Biblię. They practically mean the things that they like and the things they agree. To w praktyce mają na myśli te rzeczy, którymi się zgadzają i które im się podobają. If the Bible seems to talk about something that does not align with their modern values, they will just ignore it. Jeżeli Biblia mówi o czymś, co nie jest w parze z ich współczesnymi wartościami, to po prostu ignorują to. But all scripture is inspired. Ale całe pismo jest natchnione. And it's good for teaching, for rebuking. Jest dobre do nauczania, do poprawy. When we talk about the Bible, you cannot just pick up the verse that you like and not talk about the verse that you don't like. Kiedy bierzemy Biblię, nie możemy mówić po prostu o wersecie, który mi się podoba, ale omijam werset, który mi się nie podoba. But it looks like it's a lot of people do like that. Ale mam wrażenie, że wiele osób tak robi. And a normal interaction with young people, they have struggles with passages that in the Bible. I rozmawiając z młodymi ludźmi, widzę, że oni mają problem z niektórymi fragmentami słowa. Not because they don't understand it. Nie dlatego, że go nie rozumieją. But because they don't want to live it that way. Ale dlatego, że nie chcą żyć w taki sposób. And it's important. I ważne jest. We have to take the Bible as it is. Żebyśmy brali Biblię tak, jak jest napisana. And follow as best as we can. I podążali w najlepszy możliwy dla nas sposób. But also I think I want to look at this verse a little more deeper. Najlepiej jak potrafimy. I chciałbym spojrzeć na ten werset troszkę głębiej. A lot of times there's an attitude that the Bible is old fashioned. Czasami jest takie nastawienie, że Biblia jest staroświecka. That the Bible, the things in the Bible are to control people. Że to, co jest tam napisane, jest po to, żeby kontrolować ludzi. And maybe that's why young people don't like church. I może dlatego młodzi nie lubią kościoła. Because they just want to live the way they want. Bo chcą żyć w taki sposób, w jakim się podoba. And they misinterpret verse like this. I źle interpretują ten werset. I have heard people taking this verse, such verses, it's unfair. Słyszałem, jak ludzie tłumaczyli ten werset na takie sposoby, że to nie jest sprawiedliwe w ogóle. It's unfair to women. It's mistreating women. It's abuse. To jest złe traktowanie kobiet. But is that really what this verse means? I czy naprawdę ten werset tak mówi, że to jest złe traktowanie kobiety? Or better, is that what this verse mean in its original context? Albo co właściwie ten werset znaczy w swoim oryginalnym kontekście? We want to look at that. Chciałbym na to spojrzeć. This Ephesians 5:22 following, it's called the household codes. Efezjan 5:22, ten kontekst to jest zasady domowe, tak się to nazywa.
It's the code that a family should use. To są zasady, według których rodzina powinna żyć. And we have similar passages in Colossians and in Peter. Mamy podobne fragmenty w Kolosan i w Piotra. You know, Martin Luther, he called it the house table. Marcin Luther nazwał to stołem domowym. And this, when people read this this passage, i kiedy ludzie czytają ten fragment, I think they make a few mistakes. Myślę, że popełniają kilka błędów. Number one is that many assume that Paul is writing something unique. Po pierwsze, wielu zakłada, że Paweł pisze coś wyjątkowego, coś po raz pierwszy. And then a lot of people selectively use this household code without the full context. I wielu ludzi bierze te zasady domowe i używa, przedstawia je bez kontekstu. An example is the Americans, they use this verse for slavery. Na przykład Amerykanie używali tego wersetu dla niewolnictwa. Slaves, obey your master. Słudzy, bądźcie poddani, niewolnicy, bądźcie poddani swoim panom. It's in Ephesians 5. To jest w Efezjan 6 rozdziale. So they have quoted that verse to justify slavery. Więc powoływali się na ten werset, żeby usprawiedliwić niewolnictwo. And mistreat human beings. I źle traktować innego człowieka. But because we fail to understand the social context, i ponieważ nie rozumiemy w odpowiedni sposób kontekstu. We want to dismiss this household code as oppressive and out of date. Kontekstu kulturalnego, to chcemy powiedzieć, że to jest poza już czasem, to jest staroświeckie i nie odpowiada nam. But this household code, this instruction that follows, it was not written in a vacuum. Ale te zasady, jakie tu są napisane, one nie były napisane w próżni. It has precedence. Czyli miało coś, co je poprzedza. Ancient house codes were common. Takie zasady domowe to jest coś powszechnego. So for instance, Plato. Na przykład Platon. He said the primary duty of citizen is to assign functions and to do the function properly. Powiedział, że najważniejszą zasadą obywatela jest otrzymanie funkcji i wypełnianie tej funkcji w odpowiedni sposób. Aristotle is, Plato's student. Arystoteles, który był uczniem Platona. He said that every state is composed of households. Powiedział, że każdy kraj, naród składa się z takich domowych ognisk. Household management falls into the department of household management is important. I to zarządzanie domem jest bardzo ważne. A master and slave. Pan i niewolnik. Husband and wife. Mąż i żona. Father and children. Ojciec i dzieci. And he gives instructions. I daje instrukcje, jak zachowywać się. It's interesting. I ciekawe jest. Paul uses the framework of Aristotle. Że Paweł używa tego wzoru, jaki dał Arystoteles. He follows the scheme of Aristotle. He borrowed it from Aristotle. Pożycza cały ten proces myślowy od Arystotelesa. But he makes a lot of changes. I dokonuje wielu zmian. And we'll look at that. Popatrzymy na to. Aristotle also said that the male is by nature superior. Arystoteles powiedział też, że mężczyzna z natury jest nadrzędny. And female is inferior. A żona, kobieta, to jest poniżej niego. Male should rule female. I mężczyzna powinien rządzić nad kobietą. That is the principle of mankind. I to jest zasada ludzkości. Plutarch, he is of the first century, he said. A Plutarch, on jest z pierwszego wieku, powiedział. A virtuous woman must be visible in her husband's company. Kobieta cnotliwa będzie widziana w towarzystwie swojego męża. And if her husband is not there, she should just stay at home and hide. A jeżeli męża nie może przy niej być, to powinna zostać w domu. Ben Sira, a Jewish sage, he said this. Takie żydowskie powiedzenie. Don't give women power. Nie dawajcie kobietom władzy. Do not go near a strange woman. I nie idźcie do obcej kobiety. Philo, another Jewish of the first century, he said. A kolejny żydowski filozof powiedział. A woman should only do household works. Kobieta powinna wykonywać tylko pracę w swoim domu. And be secluded, stay in seclusion. I powinna zostać odosobniona. Wife must just serve their husband. One mają służyć swoim mężom. Josephus, he said. Józef Flawiusz mówi. Therefore the wife should just obey the husband. Żona ma po prostu być posłuszna mężowi. Seneca, a Roman, he said. Seneca, to jest filozof rzymski, powiedział. We have men and female have different roles. Mężczyzna i kobieta mają różne zadania. But the roles of wives are very not important. Ale te zadania żony nie są ważne. Why am I telling you this? I dlaczego to wszystko wam mówię?
It is important to understand that. Ważne, żebyśmy to zrozumieli. Ancient writers during the time of Paul, we're talking about the time of Paul, not after that or before that. Starożytni pisarze, mówimy o czasach Pawła, nie przed nim ani po nim, ale w czasie, kiedy pisał Paweł. Ancient writers, they thought of families in ranks. Oni myśleli na temat rodzin na zasadzie hierarchii. And duty. I obowiązku. Not by blood relationship. A nie, jeżeli chodzi o powiązanie krwią. They have a very low opinion of women. O pokrowieństwo. I mieli różne opinie na temat kobiet. The Jewish writers thought women are unstable. Żydzi mówili, że kobiety są... They cannot be trusted. Jak? Women cannot be trusted. Że są takie niestabilne, nie można im ufać. And they can even be a source of evil and sin. I mogą nawet być źródłem zła i grzechu. Greeks thought that men by nature are superior than women by nature. A Żydzi mówili, że mężczyźni są nad kobietami z natury. Romans thought that women are just good for support. Rzymianie mówili, że kobiety to jest po prostu taki rodzaj dobra rzeczy, która ma ci pomagać. It is important to understand that. To ważne jest to zrozumieć. Women were oppressed. Kobiety były prześladowane w takim women sensie. Who stays at home are considered good women. Kobiety, które zostawały w domu, to były uważane za dobrą kobietę. They had no rights. Ale nie miały praw. They had no voice. Nie miały głosu. And it is important to understand that. I ważne jest to rozumieć. As we try to understand Ephesians 5:22. Starając się rozumieć Efezjan 5:22. It is important to note the similarity and the difference. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest podobieństwo i różnica. So Paul took, like I said, Paul took the exact model of Aristotle. Więc Paweł bierze ten model, jaki zrobił Arystoteles. And he gave a Christian remix. I robi chrześcijański remix. And it is so important to understand this. I ważne jest, żebyś to zrozumiał. First, po pierwsze, in the Greco-Roman household codes, w tych zasadach greko-rzymskich w domu, nothing is required of the head, that is the father, regarding the fair treatment of the other people in the family. Ten mąż, ten głowa domu, on nie musi, nie ma żadnych obowiązków, jeżeli chodzi o to, jak traktuje innych członków, którzy są w domu. In Aristotle's household code, he never instructs his the man to love his wife or serve him, whatever. He doesn't do that. Arystoteles nigdy nie mówi, że głowa rodziny powinna kochać żonę albo robić to i tamto. But in Paul we find, ale Paweł pisze o tym, that a husband is supposed to love his wife. Że mąż ma kochać żonę. A father is not supposed to provoke the children. Że ojciec ma nie prowokować dzieci. The master is supposed to treat the slave as a fellow servant of God. A pan powinien traktować niewolnika jako współsługę Panu Jezusowi. Unlike Aristotle and Josephus, Paul did not mention that man is superior by nature, but Christ is the head of all. I Paweł nie mówi o tym tak jak inni ci filozofowie, że mężczyzna jest nadrzędny, ale mówi, że Chrystus jest głową wszystkich. The Greco-Roman codes were based on politics, but Paul's code is based on Christ. Greko-rzymskie kody, one były oparte na polityce, ale kod Pawła jest oparty na Chrystusie. Aristotle only instructs male in his household codes, but Paul speaks to wives, children, and even slaves. Arystoteles mówi tylko do głowy domu, a Paweł mówi do męża, do żony i nawet do niewolnika. How is that? Why is that important? Dlaczego to jest ważne? Because Aristotle thought that it is useless to speak to women. Arystoteles mówił, nie ma sensu mówić do kobiety. Important men does not talk to women because they're just women, like they're not important. Ważni ludzie nie mówią do kobiet, bo to jest po prostu kobieta, ona nie ma żadnego znaczenia. So in his instructions for family, he just talked to men. Więc w tych swoich instrukcjach dla domu mówi po prostu do mężczyzn. Now keeping that in mind, i mając to w myśle, if you take the words of Paul at his time, jeżeli popatrzycie na słowa Pawła w jego czasie, Paul is being very progressive. Paweł jest bardzo progresywny. These instructions were not hard for wives or women. Te instrukcje nie były trudne dla kobiet. Rather, it was hard for men. Ale to one były trudne dla mężczyzny. It's interesting today we read this verse and we think it's an oppression for women. Dzisiaj czytamy ten werset i mówimy, o jakie to jest prześladowanie kobiety, biedna kobieta. But if we understand the context of Paul and the condition of women during the time of Paul. Ale jeżeli rozumiemy kontekst Pawła i sytuację, jaką miały kobiety w jego czasach. This passage is not a problem for women, but it's a problem for men. To ten fragment nie jest problemem dla kobiety, ale jest problemem dla mężczyzny.
It is interesting to know that Paul uses 41 words to exhort wife. Paweł używa 41 słów, żeby zwrócić się do kobiety. But he used 116 words to exhort the husband about his duties. Ale 116 słów używa do mężczyzny, żeby powiedzieć mu, jakie są jego obowiązki. Normally women should have more duties. Zwykle to kobieta powinna mieć więcej obowiązków. But when Paul spoke, he gave more duties to men. Ale Paweł dał więcej obowiązków mężczyźnie. Another interesting thing, one phrase that the husbands are to love their wives and also clean and wash them. Jest jeszcze napisane, że mężczyzna powinien oczyszczać swoją żonę. It's a metaphor that is used in chapter 5 following. To jest metafora później w tym wersecie. It refers to a prenuptial bath in a Jewish culture. A normal Jewish women take a special ritual bath before getting married. I to odnosi się do takiej ceremonii oczyszczenia, jaką Żydówka ma przed wyjściem za mąż. And Paul said that the husband has to clean the wife like that. I Paweł mówi, mężczyzna powinien w taki właśnie sposób oczyścić swoją żonę. And Paul can also be alluding to a countercultural element here. I Paweł odnosi tutaj do tego, co się działo w ich kulturze. Because cleaning and washing is only for women. Bo sprzątanie i mycie to tylko jest dla kobiet rzecz. Men would not do that. Mężczyzna nie będzie tego robił. It is an inferior kind of work. To jest taka praca podrzędna, której on nie będzie się poniżał. No, but Paul is saying because you have to love your wife and you have to purify her now, wash her now. Ale Paweł mówi, musisz kochać swoją żonę, musisz ją oczyszczać, musisz ją obmywać. It is also interesting that Paul's exhortation does not have a precedent in the Old Testament. I ciekawe jest to, że to, co mówi Paweł, nie ma takiego odniesienia w Starym Testamencie. It doesn't have a precedent in the Greco-Roman era. Nie ma odniesienia w czasie greko-rzymskim. Submission here occurs in the context of submission in Christ. Te poddanie tutaj występuje w kontekście poddania Panu Jezusowi. Ephesians 5:21-22 and submission to one another out of reverence for Christ, wives submit to your husband as to the Lord. Werset 21 czytajcie, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga, żony bądźcie poddane swoim mężom jak w Panu. There is an interesting thing that happened that is happening in the Greek that we don't see in English and Polish. Nie ma tego za bardzo widać w grecki, w polskim i w angielskim, ale w Grece jest coś ciekawego. In Greek there is no verb in chapter verse 22. W rozdziale 22 nie ma czasownika? In Polish and English we have wife submit to your husband. W polskim i angielskim mamy żony poddawajcie się. In Greek we don't have the word submit in verse 22. W Grece w 22 nie mamy słowa poddawać. So if we were to literally translate it, it just means wives to your husbands. Więc dosłownie tłumacząc żony bądźcie swoim mężom. Of course Paul is not saying wives do to your husband whatever you want. He's not saying that. Oczywiście Paweł nie mówi żony robcie co chcecie. But from grammar grammar and context we can presume that the verb comes from the precedent verse. Ale z kontekstu i z gramatyki wiemy o tym, że ten czasownik jest wyciągnięty z poprzedzającego kontekstu. The verb submit comes from verse 21. Czyli to słowo poddanie pochodzi z wersetu 21. Where it says that submit one another regardless of gender out of reverence for Christ. Gdzie jest napisane, bądźcie poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. But that to say, wife's submission to is based on submission on Christ, submission to Christ. Więc dlatego ten 22 werset mówi nam, że poddanie tej żony ma swoje źródło w byciu poddanym Bogu. As both the husband and wife submits to Christ, women should submit to the husband. Zarówno mąż, jak i żona są poddani Bogu. Żony powinny być poddane też mężowi, tak jak jest poddana Bogu. And in verse 23 and 24 we see that the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. I w 23 i 24 wersecie czytamy, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. The church is his body and which he is the savior. Kościół jest jego ciałem, którego on jest zbawicielem. Now just as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands. I tak jak Kościół podaje się Panu Jezusowi, tak żony powinny podawać się swoim mężom. Christ is the head as a savior. Pan Jezus jest głową jako zbawiciel. A lot of times people use head to control, but Christ is the head to save. Często ludzie używają tej głowy jako kontroli, ale Pan Jezus jest tą głową jako zbawiciel. I think a lot of times when people read this verse, i wiele razy kiedy ludzie czytają ten werset, women think it is too hard on them. Kobiety myślą, że to jest dla nich zbyt ciężkie, zbyt trudne. But originally, men thought it was too much for them.
Ale to właśnie mężczyźni mówili, dla nich to jest za ciężkie. It was countercultural for men. To było przeciwieństwo kultury w tym men czasie. Are not supposed to do that. Mężczyźni nie mieli tego robić. It's a difficult passage for men, not women. To jest trudny fragment dla mężczyzny, nie dla kobiety. But I think there is more to this text. Myślę, że jest więcej w tym tekście. In verse 22 is directly linked to the previous verse, as we have seen. Jak widzieliśmy, werset 22 jest połączony ze wcześniejszym wersetem. The verb is from 21, so and the 21 is directly related to verse 18. Ten werset jest czasownik z 21 wersetu, który łączy się z 18. So let's read quickly, and I want to finish with a thought. Więc przeczytajmy to i chciałbym skończyć jeszcze taką myślą jedną. From verse 18 to 21. Efezjan 5:18. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Now the question is, in Greek, verse 18 to 21 is just one sentence. W Grece od 18 do 21 wersetu mamy jedno długie zdanie. And so that means we have to read it together. Więc oznacza to, że to powinniśmy czytać jako taki jeden werset, razem wszystko. So the question now I want to ask is, why did Paul contrast drinking with filling of the Spirit? Więc chciałbym zapytać, dlaczego Paweł przeciwstawia upijanie się winem z byciem wypełnionym duchem? There is no clear answer in the text itself. W samym tekście nie ma jasnej odpowiedzi. But there is a possible context in the background, and scholars have explored this. Ale jest możliwy kontekst taki w tle tego, co jest napisane. It is the cult of Dionysus. Kult Dionizesa. Dionysus is a god of wine. Dionizes to jest bóg wina. It was a popular cult. To był popularny kult. They were persecuted, but it continued to grow in different parts. Oni byli prześladowani, ale rośli w różnych częściach. And we have evidence that it also grew in Ephesus. I mamy dowody na to, że również byli obecni w Efezie. So what do this cult of Dionysus do? I co ten kult Dionizesa robił? They do a lot of things. Wiele rzeczy. But in worship they do something, and I will tell you this. Ale w uwielbieniu robili coś wyjątkowego. Because it's the god of wine, they drink. To jest bóg wina, więc pili. And they do frenzy worship. I robili takie szalone uwielbienie. They do that so that they will be filled with Dionysus. Robili to, żeby być wypełnieni Dionizesem. So they will come together. Spotykali się. And sometimes they will come together even naked. Czasami nawet nadzy. They will get drunk. Upijali się. They will play music. Grali muzykę. They will sing. Śpiewali. And they will do all kinds of crazy things. I robili różne dziwne rzeczy. They will have drums. Mieli takie perkusje, and they will, bębny. They will increase the volume. I tak coraz głośniej na tych bębnach trzaskali. Increase to a point. I trzaskali tak głośno. Where they will be filled with the spirit of Dionysus. Aż będą wypełnieni duchem Dionizesa. And then as they are filled with the spirit of Dionysus. I będąc wypełnieni tym Dionizesem. They will start making prophetic utterances. To zaczęli wypowiadać jakieś proroctwa. And he's also known as the god of fertility. To jest, on jest też znany jako bóg płodności. So if a couple is not having kids, are not able to have children, they go out to worship Dionysus. Jeżeli jakaś para nie mogła mieć dzieci, oni szli na uwielbienie Dionizesa. This is why sometimes sexual activity is also included in the worship. I tam były czasami też stosunek w formie uwielbienia. It is also about freedom. I mówiło o wolności. Expressing freedom. Wyrażaniu wolności. Having no rules. Żadnych zasad. Doing whatever you want. Robić co chcesz. And as they are filled, they will praise Dionysus. I kiedy to robili, to dawali uwielbienie Dionizosowi. They will also sing to him to be filled with his spirit. Śpiewali i chcieli być wypełnieni jego duchem. And women also played an important role in this cult. I w tym kulcie kobieta też grała ważną rolę. Not everybody, but some women will go to the mountains in winter. Nie wszyscy, ale niektóre kobiety szły w góry w czasie zimy. And they will get naked and they will eat raw meat. Rozbierały się i jadły surowe mięso. And worship Dionysus. I w taki sposób oddawały cześć Dionizosowi. To express the freedom. Żeby wyrazić wolność. Because they're oppressed in the society. Bo ich społeczeństwo prześladuje je. When you look at that and you read the language of Paul. I patrząc na to i czytając to, co napisał Paweł.
Być może Paweł dlatego kontrastuje bycie wypełnionym winem, a wypełnionym duchem z powodu tego tła. Do not be drunk with wine. Nie upijajcie się winem. Which is debauchery. Co jest obrzydliwością. But be filled with the Holy Spirit. Ale bądźcie napełnieni duchem. And from verse 19 to 21. I od wersetu 19 do 21. These are all participles in Greek. So which means that it is a result of being filled with the Holy Spirit. To tam są następnie wszystkie rezultaty, jakie są tego, że jesteś wypełniony duchem. So grammatically speaking, like 19 to 21 is because of 18. Więc gramatycznie mówiąc, 19 do 21 jest napisane z powodu 18 wersetu. So Paul is saying, don't get involved in this crazy, crazy thing, but be filled with the Holy Spirit. Paweł mówi, nie upijajcie się winem, nie zaangażujcie się w to, ale bądźcie wypełnieni duchem. And you start speaking and you start singing. I będziecie rozmawiali, będziecie śpiewali. Not to Dionysus, but to God. Nie Dionizosowi, ale Bogu. You will make music in your heart. Będziecie tworzyli muzykę w swoim sercu. You will give thanks to God, not to Dionysus. Będziecie dawali dzięki Bogu, a nie Dionizosowi. And you will submit to one another. I będziecie poddani jedni drugim. And then verse 21 ends there, but verse 22 starts, women as to your husband. I kończy się werset 21, a 22 zaczyna się, żony podobnie swoim mężom. Submission is a direct result of being filled with the Holy Spirit. Poddanie to jest bezpośredni rezultat bycia wypełnionym duchem. Submission of women occurs in this context, and it is interesting. Poddanie pojawia się w tym kontekście, jest to ciekawe. And it may not be a coincidence or unintentional. I to nie jest przypadek, ani nie jest bez powodu tak napisane. The household codes. Te zasady domowe. Are for those who are filled with the Holy Spirit. Są dla tych, którzy są wypełnieni duchem. The rules in the house are spirit driven. Zasady w domu są prowadzone duchem. It is for those in Christ. To jest dla tych w Chrystusie. Christ has ordered it this way. Pan Jezus tak to ukierował. Because it is good. Bo to jest dobre. It can be cultural or countercultural. Może być według kultury albo przeciwne kulturze. But anyone in Christ, ale ktokolwiek w Chrystusie, filled with his spirit, wypełniony duchem, should be able to follow these instructions. Powinien być w stanie podążać za tymi zasadami. A lot of times, again, i wiele razy, it is not that we don't understand the Bible. To nie chodzi o to, że nie rozumiemy Biblii. It is because we don't want to follow it. Ale nie chcemy podążać za nią. It is because it is not cultural for us. Dlatego, że nie pasuje nam to kulturowo. It is because it's not cool. Bo to nie jest cool. It looks old-fashioned. To wygląda takie staroświeckie. But again, submission of women was not a problem in its original context. Ale powtarzam, poddanie się kobiet to nie było problemem dla nich w pierwszym wieku. It was actually very freeing for women. To było raczej uwalniające dla nich. But also importantly, I think more importantly is that it is for those who are in Christ. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że te zasady są dla tych, którzy są w Chrystusie. And I think it is impossible to follow any rule in the Bible if we're not filled with the Holy Spirit. Myślę, że jest niemożliwe podążać za jakąkolwiek zasadą Słowa Bożego, jeżeli nie masz Ducha Świętego. It is impossible to do anything if we're not in Christ properly. Nie jesteś w stanie nic zrobić, jeżeli nie jesteś w Chrystusie. My encouragement tonight is as you try to understand and follow Christ. I moim zachętą dla was jest tak, jak będziecie starali się podążać za Panem. It may not be the easiest thing. Może to nie będzie najprostsza rzecz. In Ephesians, they want to be involved in this crazy cult and express their freedom. Efezjanie chcieli być zaangażowani w taki kult, żeby wyrazić swoją wolność. But Paul said that is not right. Ale Paweł mówi, to nie jest właściwe. Do not be drunk with wine. Mówi, nie upijajcie się winem. And try to express your freedom in a different way. I wyrażajcie swoją wolność w taki sposób. But be filled with the Holy Spirit. Ale bądźcie pełni ducha. Come to Christ. Przyjdźcie do Jezusa. Be filled with his spirit. Bądźcie wypełnieni jego and duchem. And start experiencing the joy, the thanks and the submission that occurs in Christ. I doświadczajcie radość, pełnię i wdzięczność, jaka jest w Chrystusie. And I think it is an important invitation. I myślę, to jest ważna zachęta. And this we understand. I rozumiemy to. When we understand the social culture of the Greco-Roman world. Rozumiemy to szerzej, kiedy rozumiemy tę kulturę grecko-rzymską. The cultic religious environment of the Greco-Roman world. To środowisko kultów, jakie było w okolicy. And also the language, the grammar of the Bible. I język i gramatykę Biblii.
And that's what we have been trying to that's what we have been saying the last 3 days. I to przez ostatnie 3 dni staram się wam powiedzieć. Yes, the Bible is easy to understand. Tak, Biblia jest łatwa do zrozumienia. But it's also hard to understand. Ale jest też trudna do zrozumienia. It requires discipline. Ona wymaga dyscypliny. As much as I want to say to young people, say, oh, it's easy, the Bible is easy to understand. It is not. Chciałem powiedzieć młodym ludziom, Biblia jest taka łatwa do zrozumienia. Nie jest. But as we give, as followers of Christ, ale jeżeli podążamy za Panem Jezusem, this is one of the most important thing, jedno z najważniejszych rzeczy, if not the most important thing, jeżeli nie najważniejsze. It may not be the coolest thing around your friends. Może nie jest najlepsze, najpopularniejsze wśród twoich znajomych. But as followers of Christ, we should be able to do this. Ale jako ci, którzy podążają za Jezusem, powinniśmy studiować słowo. If it is hard for you, jeżeli to jest dla ciebie trudne, if it is hard for you to submit, jeżeli trudno jest ci się poddać temu, the solution is for you to pray and so that you'll be filled with the Holy Spirit, that the Holy Spirit will help you work in your heart, so that you're able to do what God's will is for you. To rozwiązaniem tego jest, abyś się modlił o napełnienie Duchem, tak abyś był kierowany przez Nim, żebyś robił to, co Pan chce. May God help us. Niech Pan nam w tym pomoże. God bless you and good night. Niech Pan was błogosławi. Dobranoc.